Teraz kwestia, czy obligacje, czy kredyt. Proszę Państwa, bez analizy konkretnego przypadku trudno wskazać jednoznacznie, jaki instrument jest korzystniejszy. Kredyt czy emisja obligacji. Który będzie bardziej korzystny dla sfinansowania niedługości środków finansowych? Można wskazać jednak różnicę pomiędzy tymi dwoma instrumentami, które przyczyniły się do wyboru tej formy zobowiązania i przedstawienia do państwa. Pierwsza rzecz to jest elastyczność. W przypadku emisji obligacji to jednostka ustala warunki spłaty. Obligacje są bardziej elastyczne niż kredyt, choćby ze względu na fakt, że jest możliwość ustalania terminu emisji, jak również możliwość dopasowania terminu wykupu do możliwości emisji. Po drugie, drugi okres zapadalności. Emisja obligacji może oznaczać zaciągnięcie długu na znacznie dłuższy czas niż w przypadku finansowania tego przez kredyt. Wydłużenie okresu spłaty długu umożliwia lepsze dopasowanie struktury i harmonogramu spłat do możliwości budżetu. Istotne jest także to, że obligacje nie podlegają spłacie zaraz po emisji. Można stosować zatem dłuższą karencję. Oznacza to, że przez okres karencji gmina będzie pokrywała wyłącznie koszty odsetek, a wykup kapitału nastąpi dopiero w latach dogodnych dla emitenta. Koszt pieniądza, czyli tak zwana monetaryzacja długu, oznacza to, że im dłuższa jest zapadalność, tym mniej muszę oddać wartości realnych. To znaczy złotówka posiadana dzisiaj jest warta zdecydowanie więcej niż posiadana za jakiś czas. I konsekwencją tej zmiennej wartości pieniądza w czasie jest to, że przy podejmowaniu wszelkiego rodzaju działań mających skutki finansowe zachodzi konieczność porównywania kwot pochodzących z różnych okresów czasowych. Dodatkowo porównując koszt kredytu i obligacji, emisji obligacji, trzeba mieć na uwadze, że w przypadku obligacji zaplanowano płatność odsetek dwa razy do roku, co powoduje, że do takiego samego procentowania nominalnego efektywne koszty obsługi długu są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku kredytu płaconego z odsetkami płaconymi co miesięcznie lub co kwartał. Oparto zwykle na nominalne opracowanie obligacji jest mniejsze niż oprocentowanie porównywanego kredytu obecnego. Uproszczona, kolejna rzecz, która to wyróżnia na plus dla obligacji, to jest uproszczona procedura zaciągnięcia zobowiązania w postaci emisji obligacji na tą zaletę, że w przypadku braku obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Pozwala to na swobodę w ustalaniu warunków emisji, braku ograniczenia w terminach, jak również braku szczytnych reguł wyboru najlepszej oferty oraz braku możliwości składania protestu. Dokonując emisji w formie oferty niepublicznej skierowanej do banków, przeprowadza się proces konkursowy zmierzający do wyłonienia banku, który zawiera najbardziej korzystne warunki. Dodatkowo istnieje możliwość negocjacji z agentem w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny. Dodatkowo emisja obligacji w serii oznacza to, że jednostka dokonująca zobowiązania w prawie kredytu musiałaby przeprowadzić przetarg na każdą emisję, czy przeprowadzać procedury przetargowe odpowiadające emisji każdej serii, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, jak również procedurami koniecznymi do przeprowadzania i przez pracowników, i przez banki. Z kolei również takim elementem, może nie bardzo istotnym, ale również istotnym, jest promocja gminy. Obligacje postrzegane są jako instrument nowocześniejszy niż kredyt czy pożyczka, a samorząd emitujący tego typu papiery traktowany jest jako bardziej prorynkowy. Propozycja nabycia obligacji do adresatów jest elementem wspomagającym promocję. Obligacje jako sposób finansowania gminy są bardziej pozytywnie odbierane przez nie zaciąganie kredytów. Są przejawem nowoczesnego sposobu podejścia do zarządzania finansami publicznymi. Analiza powyższej wartości wskazuje, że łączna obsługa obligacji jest tańsza niż kredyt dla nich w tym samym czasie, co wynika przede wszystkim z kapitalizacji odsetek i stabilności stawki WIBOR, czyli kosztów pieniądza. Podsumowując, decyzja o emisji obligacji została podjęta jako reakcja po dokonanej analizie wartości przyjętej w WPF-ie i analizie zmieniającej się w sytuacji w gminie, która ma przełożenie na to, że jesteśmy powiązani z tym, co dzieje się w budżecie państwa. Decyzja ma na celu zapewnienie płynności finansowej jednostki na te zmieniające się warunków ekonomicznych i zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi gminy, w tym zapewnienia finansowania wkładu własnego na inwestycje 2014-2015 w ramach nowej perspektywy gminy, utrzymania poziomu realizacji zadań bieżących, zapewnienia możliwości spłaty zaciągniętej kredytu, zachowanie poprawności zawartych umów. Ma również na uwadze obniżenie kosztów obsługi kredytu. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o przyjęcie propozycji przedstawionej i przygotowania.